korektę czubka nosa z ingerencją w kształt chrząstek przy rozpreparowaniu przegrody nosowej w większości przypadków wykonujemy w znieczuleniu ogólnym z intubacją dotchawiczą. Niewielkie takie zabiegi w zakresie części chrzęstnej, jak na przykład korekcja skrzydełek nosa, usunięcie znamienia w zakresie skrzydła czy korekcja blizny, może być wykonana w znieczuleniu miejscowym. Część zabiegów u pacjentów, którzy nie kwalifikują się do znieczulenia ogólnego, również można wykonać w znieczuleniu miejscowym, oczywiście z ograniczaniem zakresu na tyle, aby ten zabieg wykonać bezpiecznie.